Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, materiał będzie dotyczył konkursu krajoznawczego, tak zwanego, e, który no, na który mieliście niewiele czasu, ale Wasza reakcja była rewelacyjna. Dodatkowo czytałem część już Waszych maili, e, gdzie naprawdę Wam się to spodobało. Przede wszystkim ruszyliście się z domu, e, zrobiliście w weekend jakieś zdjęcie, część z Was oczywiście miała już jakieś zdjęcia zrobione. E, Super, uważam, że sam konkurs będzie powtarzany. Nagrody będą z różnych gier, czyli e, może się zdarzyć, że będzie jeszcze raz z Armored Warfare: może być z WOTA, może być z World of Warships, World of Warplanes czy War Thundera, na przykład. Nie jest to istotne. E, najistotniejsze jest to, iż dzięki temu i się ruszacie, i poznajecie troszeczkę historii, poznajecie troszeczkę kultury, także rewelacja. Ostatnia taka wiadomość ze wstępu, mianowicie wszystkie wasze zdjęcia na 100% będą pokazane w oddzielnych odcinkach, ale dzisiejszy film jest tylko i wyłącznie na nagrodach. Ile wyjdzie tych odcinków z waszymi zdjęciami? Nie mam pojęcia, ile tego przyszło. Moi drodzy, 187 sztuk, tutaj widzicie, to wszystko pozasłaniałem, ponieważ... No to są wasze prywatne dane, więc nie będę upubliczniał zarówno maili, jak i tutaj części tego, co pisaliście do mnie, bo oczywiście ktoś mógłby sobie tego nie życzyć. Dobra, zła wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że wszyscy nie dostaną BWP-a. Dobra wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że miało być pojazdów BWP-1 50, ale... Wydaje mi się, że mogę tutaj się wam lepiej odwdzięczyć i będzie ich 70. Kiedy dostaniecie te pojazdy? Moi drodzy, wrzucę ten film, idę do biedronki na zakupy i jak tylko wrócę, to zacznę rozsyłać. Jak będę wybierał y, tych szczęśliwców? Wymyśliłem dosyć ciekawy sposób, mianowicie jakimś generatorem liczb losowych y, wylosuję sobie albo jedynkę, albo dwójkę. Jeżeli wyjdzie jedynka, to dostaną maile nieparzyste, a jeżeli wyjdzie dwójka, to dostaną maile parzyste. Innymi słowy, tak jak tutaj widzicie coś takiego. Przypuśćmy, że to jest pierwszy post, chociaż nie jest oczywiście. No i jeżeli wyjdzie jedynka, no to czołg dostanie pierwszy, trzeci, piąty, siódmy i tak dalej. Jeżeli wyjdzie dwójka, to czołg kurka znowu czołg to pojazd dostanie dwójka czwórka szóstka i tak dalej i tak dalej oczywiście pojazdów nie mam dokładnie połowy bo to by musiało być ich więcej więc cóż mogę powiedzieć wezmę po prostu 20 z początku 20 osób z końca i 30 osób z środka Oczywiście przeskakując. Gratuluję wygranym już z góry, na tym, których, którym się nie udało. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że wzięliście udział w tym konkursie. Dodatkowo powiem, że mam jeszcze 10 kodów. Zostawiam je tak na wszelki wypadek, ponieważ jeżeli ktoś nie dostał ode mnie jeszcze, a wygrał na streamie, no to fajnie by było, żeby pośpieszył się i wysłał mi. E, Swójnik z Armored Warfare i z Hitboxa, e, a ja wtedy te kodziki dam. To co zostanie, oczywiście również dam osobom, e, które wzięły udział w konkursie kraje znawczym. macie szansę na kod. No, wiadomo jaką możecie sobie obliczyć 70 kodów na 187 osób. Część osób chyba nie zrozumiało mnie i nie zaznaczyło tego, czyli pamiętajcie, że musi być napisane w temacie: Konkurs krajoznawczy 1. Bez spacji, bez niczego nie konkurs, spacja krajoznawczy, spacja 1, tylko to razem, ponieważ według tego słowa kluczowego wyszukuję po prostu mailem i automat z Google. Jeżeli ktoś wysłał, a zapomniał tego w temacie napisać, to jeszcze macie czas, aż ja po prostu z tej biedrony. Wrócę. No i to tyle. Jest 17.16. O 19.00 prawdopodobnie zacznę rozsyłać kody. Także sprawdźcie sobie pocztę. A może to właśnie ty wygrałeś BWP1. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.